padło dużo goli, co na pewno cieszy kibiców, ale nas cieszy przede wszystkim wygrana i to, że z tego stanu 1-1 potrafiliśmy wyjść na drugą połowę zdeterminowani i strzelić sporo bramek i zagrać po prostu dobry mecz w ofensywie i w defensywie. Na każdym terenie 3 punkty to są 3 punkty i tak samo jest tutaj, nieważne czy gramy z Zagłębiem Sosnowiec, czy z Wisłą Płock, czy z Legią Warszawa. Myślę, że po prostu dobrze, że wygraliśmy przed tą przerwą na kadrę, to zawsze gdzieś tam podbudowuje nas jako zawodników i cały klub i można z uśmiechem odpocząć te kilka dni. Ci co mogą, ci co jadą na kadrę to też w miłych nastrojach, więc na razie się cieszymy, ale już po tej przerwie zaczynamy ciężką pracę. Ja się przede wszystkim cieszę, że wygrała drużyna, że wygraliśmy wysoko, bo graliśmy u siebie i chcieliśmy tak tutaj gdzieś zakończyć ten etap. A co do mojej gry, na pewno brakowało tej kropki na D, troszkę szczęścia, tam bramkarz kilka razy dobrze się zachował, kilka razy ja mogłem lepiej uderzyć, ale tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że liczby przyjdą, bo ciężko pracuję. Zaszczyt i duma jeździć na reprezentację Polski i występować z wszystkimi dobrymi zawodnikami. Mam nadzieję, że te 2 ważne mecze, które są teraz przed nami, wygramy i awansujemy, co jest naszym upragnionym celem, żeby awansować na mistrzostwa.